Dobra. Jestem z powrotem i lecimy sobie raz jeszcze z backtrackingiem. I teraz tak, nie idziemy tędy, bo już tędy byliśmy. Starczy tego dobrego, znowu idziemy w tę stronę. Dlaczego? Ponieważ musiałem sobie szybko luknąć i okazuje się, że jest jeszcze jedna tarcza w tamtą stronę. Więc zostanie nam wtedy już tylko 7. Potem jeszcze jedna. To myślę, że ograniczymy się do 5 tarcz. Może z tej lokacji, może z 4. No i potem jeszcze łazienka prefektów i lecimy z następnymi poziomami, raczej z ostatnimi 3 poziomami. Kurczę, pieczone. Wtedy zostanie mi już tylko Medieval i następna gra, która będzie grana z Medieval, czyli Spyro Enter the Dragonfly. Jej! Nie mogę się doczekać tam absurdów, jakie będą miały miejsce. Dobra. Dobra, dobra. Była taka zupa z bobra. Widzimy się za niedługo. No i jesteśmy z powrotem. Widzicie te lokacje? Myślę, że widzicie. O, co tu mamy? 10 tarcz zebraliśmy. O kurde. Ty, wymaksowaliśmy poziom pod względem tarcz? Super. Znaczy z jednej strony super, z drugiej strony chciałem wam pokazać kolejną tą dużą tarczę, ale dobra, skoro już to mamy zebrane, no to elegancko. To zostaje nam chyba już 7, tak, 7, yeah. Fajnie, fajnie. Teraz się serio ucieszyłem, że przez te trudności, jakie mają tutaj miejsce, to chociaż gra mi w ten sposób pomogła, no nie? A teraz serio, robimy cięcie i widzimy się za chwileczkę, dosłownie za sekundkę. No, i musimy iść tutaj, moi drodzy. Herbivicus. Dokładnie tak. Musimy sobie teraz zrobić drogę na samą górę. Oczywiście ognisty krab nam tutaj... Czy ognisty krab? Kurde no. Dla mnie to są ogniste kraby. Koniec, kropka. Więc pseudo ognisty krab będzie chciał nas tutaj dojechać, ale ja sobie tu ustawię już drogę. Dziękuję. Ponieważ tam będziemy mieli jeszcze walkę z ognistym krabem. No i jest... Znowu, kurde, podróby żądli bąków z więźnia Azkabanu na PS2. W ogóle mam tylko 2 życia już, więc taka ciekawostka. Będę musiał sobie nadrobić życia. Super. Zadowolony jestem, nie powiem, że nie. Jeszcze tego brakowało, żebym ja życie sobie miał nadrabiać. Dobra, bierzemy Axio i sobie tutaj będziemy przywoływać. Dokładnie, tak, tu. Chcemy życie jeszcze jako tak otrzymać. No kurde, wypad z baru, downy. Nie no, bez kitu i w nieskończoność tutaj będzie leciało, no to... Jezus, jaki to jest bez... Jaki to jest bezsens, bez kitu. Dobra, spadł. Yeah, nareszcie skończyliśmy to. Super. O Boże. Ale trzeba było się tutaj męczyć bez kitu, nie? Myślę, że trzeba będzie luknąć w karty i zobaczyć, co tu będziemy mogli jeszcze zupgrade'ować dla naszych postaci. I nam jeszcze zostało tarcz 6. Super. Świetnie. Nie to? Folio Universitas właśnie. Harry. Harry, 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 zobaczmy, co tu będziemy mieli dla ciebie. I to tyle? Nic więcej? Dobra, ty nic więcej. Hermiona, co tu będzie dla ciebie? Axio. Energia życiowa. Oczywiście, że chcemy energię życiową dla Hermiony.
I tyle. Ron. Zaklęcie na magi... Zmiana zaklęcia na Magicus Extremus. Potrójny urok. Super. I tyle. Tyle, moi drodzy, tyle było. Lecimy. Gdzie ten zaczar... Zakazany las, zaczarowany las, tak. Dobra, zrobimy coś takiego. Pyk i pyk. Super. Teraz musimy poszukać następnej tarczy. Bardzo lubię lokację Zakazany Las. Świetna lokacja w ogóle. Nic tylko się cieszyć, że można znowu grać w tę cudowną lokację. Naprawdę. Super. Trzeba będzie teraz luknąć, gdzie ja mam tarczę do zabrania. Teraz wam pokażę, że mamy tutaj 10 na 10 w ogóle mini tarcz. Super fajnie. Świetnie, zajebiście. Statuetki smoku, znikająca karta. Nie, to nie będziemy zbierać, wwalone w to. Niepotrzebnie tutaj przyszedłem. Wyjdźmy stąd. I chyba nie to chciałem zrobić. Dobra, nieważne, wejdziemy sobie jeszcze raz, wczytamy po prostu grę. Bo z tego co widziałem, tam brakuje nam już tylko 5 tarcz, tak? Chyba 5 albo 6, nie wiem. 6. No to co? Łazienka prefektów. No nie? Harry, oczywiście, że tak. I lecimy z Koksem. Lecimy sobie teraz w tę stronę, ponieważ tam, jak widzicie, mamy tarczę, którą mamy już na wyciągnięcie ręki. Tak więc wypadałoby ją wręcz zebrać. Okej. I przepraszam, że ja tak też wcinam się w dialogi postaci, ale no szczerze powiedziawszy, jeżeli to nie są cutscenki, te takie główne, fabularne, no to po co ja mam w tym momencie się, wiecie, no odzywać? Znaczy po co ja mam w ogóle być cicho? To chciałem bardziej powiedzieć, masło maślane wyszło. Po co ja mam siedzieć cicho w sytuacji, kiedy to tylko postacie się tutaj odzywają i bardziej mówią te standardowe teksty w stylu daj spokój już z tymi fasolkami, Ron. No wiecie, o co chodzi. Znamy już to na pamięć. To oni będą ciągle powtarzać jedną i tą samą sekwencję, więc no po prostu nie widzę sensu. I wiem, że mój komentarz też jest taki, że obecnie w tej sesji to ja dużo, dużo narzekam. Retraktum! Pomóż nam, Ron! Okej! Okay. No też nie będę, wiecie, siedział cicho w momencie, kiedy coś mi się nie podoba, no nie? Zajebiście w ogóle nam, Ron, pomogłeś, nie? W ogóle nic, tylko tobie powinszować za to. Bardzo fajnie nam pomogłeś. Aj! Kociołkowe pieguski! Dobra, schodzimy w dół. Może nie w ten sposób. I idziemy do tej tarczy. Bo widzicie, potrzebowaliśmy tego Herbivicusa, żeby dostać się do tej tarczy. I teraz możemy się dostać bezproblemowo. No właśnie tak. I mamy kolejna tarcza zebrana. Zostaje nam już tylko 5. Z czego w zadaniu turnieju trójmagicznego możemy maksymalnie 3 zdobyć, aczkolwiek mam z tyłu głowy, że mogę zdobyć tylko jedną albo dwie, więc wolę już na zaś sobie pozdobywać. 5 tarcz, dokładnie. Łazienka prefektów again. See you again. Oh, oh. See you again. Obiecuję, że to był pierwszy i ostatni raz, kiedy zaśpiewałem na Let's Playu. Erklingi! Erklingi, ta, to są Erklingi, kurde, widzicie? No, nareszcie się nauczyłem
wymawiać, ponieważ gdyby nie Harry, to bym nie wiedział, że to są Erklingi. A więc Erklingi to Downy są, nie z tej ziemi. Tyle mogę wam powiedzieć. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że to był dobry komentarz, na który czekaliście. Strach! Akcja! No, dawaj. Pomóż mi ktoś. Downy, idziecie tutaj? Chodźcie, patrzcie. Carpe Draktu! Nareszcie się udało, ojej. Teraz musimy pozbyć się tego. Carpe Draktu! Przesuwamy to w drugą stronę. Super. Dobrze, o to chodziło. Aqua Eructo. Teraz pozbywamy się spawnu tych... Spawnu? W sumie możemy powiedzieć takiego ołtarzyku. Tych... Albo dobra, wiecie co, wyjebane w nich. Serio, idę dalej. W dupie mam to. Ja chcę tarczę zdobyć, której prędko nie zdobędę, ponieważ... powody. Dobra, miejmy to już za sobą. Salamandry spaduwa stąd. Nikt was nie lubi. Pomóż nam, Hermiono! W porządku. Pomóż nam? Chyba pomóż mi, Hermiono, ponieważ Ron ma wyjebane we wszystko. Sorry, ale Ron nie będzie sobie tutaj zbijał śmietanki tylko dlatego, bo kurde jest z Harrym. Nie pomaga, to nie będzie chwalony. Proste, krótka piłka. Super, fajnie. Chyba nie tą tarczę chciałem zdobywać, ale i tak jestem zadowolony, że zdobyłem, więc pozostają nam już tylko 4. I w sumie łazienka prefektów wydaje się najmniej taka... odklejona od rzeczywistości. Dobra. Wydawało mi się, że ja tu będę naprawdę, kurde, rage miał co 2 sekundy, ale nie, łazienka prefektów ku mojemu zdziwieniu wydaje się najmniej odklejona od rzeczywistości. Czy to dobrze? To nie wiem, patrząc na to, że ja tutaj męczyłem się z tym poziomem co nie miara, no to no nie wiem, wydaje się, że chyba dobrze, no. Chyba dobrze, że jest najmniej odklejoną od rzeczywistości lokacją. Oj, plus jeden, stary. Też nie cierpię tego paskudztwa. Tu są dwie tarcze obok siebie. To oczywiście haczyk musiał być, no bo... To by było zbyt piękne, prawda? Gdybym zebrał od razu te tarcze. Powiedzcie, to by było zbyt piękne. A, dobra. Kwintesencja polega na tym, że trzeba będzie teraz ten kran przesunąć. Spoko. Tu jest ten kran, dobra, super. Carpe retractum. Przesuwamy. Może nie w tę stronę. Dobra. Won, parówy, dajcie nam spokój, chcemy tu użyć. Ej, proszę, 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 fasolki to ja sobie zbieram. Lol, co wy myśleliście, że nie? Tylko nie wiem, czy ja w dobrą... Tak, w dobrą stronę chyba przesuwam, chyba. Dobra. Idziemy po tarczę. Tarczę, tarczę, tarczę. Tarczę antykryzysową. To nie było śmieszne. To było bardzo żałosne. No ale trudno. Trzeba żyć dalej. I po co ja w ogóle tędy szedłem? Tak tylko się chcę zapytać.
Wypadałoby tędy pójść. Ale jak tamtą tarczę wtedy zdobyć? To jest zagadka dopiero. To mnie trochę zastanawia, jak tamtą zdobyć. Nie mówię o tej, do której teraz bym się zbliżał, a do tej tamtej. No wiecie, o jaką tamtą mi chodzi, chyba. Było ją przez chwilę widać na ekranie. No nie gadajcie, że nie widzieliście, no proszę was, nie wkręcajcie mnie. Jeszcze jestem chyba zdrowy psychicznie. Chyba, że ta gra już mnie na tyle wymęczyła, że już na łeb mi padło nieźle. Mogło też tak być, oczywiście. O, fasolka! Nie ukrywam, że taki scenariusz mógł się jak najbardziej wydarzyć. Herbivicus! Herbivicus, po raz kolejny. Akcjo! Kurde. Halo. Rzućcie zaklęcie Akcjo na fasol. No właśnie, rzucajcie, kurde, a nie, tylko ja rzucam. Tu też jest tarcza. Widzicie to? Zobaczcie, trzy tarcze obok siebie są. O Jezu, no to ja tutaj mogę nadrobiać tarcze. Chyba. Chyba właśnie, to jest dobre. Dobrze określone, chyba. Fullus! Tak jest! Wow! Jeszcze więcej fasolek! Łapcie fasolki! Daj spokój już z tymi fasolkami, Ron. Uspokój się i się ogarnij. Za naukę się weź, a nie o fasolkach myślisz, ty kurde, czubie jeden. Jezu, ja i disowanie postaci. Ja chyba muszę częściej się chyba triggerować w grach, bo zaczynam wtedy disować dosłownie wszystko, co chodzi. I jeżeli komuś to przeszkadza, że ja disuję tu postacie z gier, to niestety, ale macie problem. No niestety, no. Jakby w dużym skrócie, to się albo lubi, albo się nienawidzi. A patrząc na to, że ja trochę niekulturalny też jestem, bo ja klnę w grze dla dzieci, no to myślę, że sobie już odpowiedzieliście sami na to pytanie, do kogo skierowany jest ten let's play. I oczywiście staram się mniej klnąć, żeby nie było. Bo też nie jestem zadowolony z tego, że dużo klnę, ale... No jestem trochę wulgarny na seriach, to jest prawda. Mógłbym oczywiście trochę bardziej to ograniczyć. I myślę, że dojdzie do czegoś takiego prędzej czy później. Widzicie? Byłoby wszystko spoko, fajnie, gdyby nie fakt, że tam jeszcze kran mamy jeden do ogarnięcia i wtedy idziemy po tarczę. A potem tą łatwiejszą zbieramy, potem tą jeszcze łatwiejszą i potem jeszcze łatwiejszą tarczę. No, w sumie jedna osoba teraz, ale okej. Tu była ta tarcza, więc niepotrzebnie przyszedłem, ponieważ już tu wcześniej zbierałem tarczę. Nie wiem. Nie znam się, zarobiony jestem. Idę stąd, nara. No idę stąd, ja nie będę uczestniczył w tym pokazie. A, tu muszę iść, Jezus Maria. Ja się zastanawiam, jak dojść do tamtej tarczy, ale cymbał. Ale cymbał nie z tej ziemi, ze mnie. Jesus Christ. Vermiculus! Inflatus! Ale chwila, moment, to jak ja mam tamtą? To jest dobre pytanie, ale na pewno tutaj mogę sobie już odblokować tą tarczę, więc... LOL? Skorzystam z tego. O właśnie tak. Super.
Tylko pytanie teraz, jaką chcę tarczę odblokować? Czy chcę najpierw tą, do której mam najbliżej, czy raczej troszeczkę się pogimnastykuję? Z jednej strony mógłbym. To nie jest głupi pomysł. Z drugiej strony, czy mi się chce? Bo tu mam tarczę tak naprawdę już na wyciągnięcie ręki. Ale tamtą tarczę... No wolałbym też zebrać. Bo to tamtej trzeba jednak się trochę nagimnastykować z drugiej strony. Herbivicus! Wingardium Leviosa! Jest jeden kran, którego trzeba obrócić. Jest jeden kran, którego trzeba obrócić. I my go sobie obrócimy. Wywalaj stąd, ty głupi kranie, bo ja sobie chcę zdobyć tarczę i iść na bogate śniadanie. Nie czuję, gdy rymuję. No i teraz fajnie, teraz mogę pierdolnąć cięcie na pstryknięcie palca, tak więc... No to jest dobre pytanie, co wy robicie w ogniu? Głąby. Zbieram łatwiutką tarczę, zostają nam tylko trzy. Trzy tarcze nam zostają. I lecimy dalej z fabułą. No, myślę, że chyba dzisiaj skończymy tę gierkę. Jak już przysiadłem, to czemu by nie skończyć? Trzy tarcze. Super. Łazienka prefektów i teraz lecimy z nadrabiankiem dwóch tarcz jeszcze. A może trzech nawet, zobaczymy, może wszystkie zdobędziemy i będzie wtedy picobello. Tymczasem robię teraz cięcie, ponieważ cięcia kosztów, wiecie o co chodzi. Koszty powstania tego odcinka są też drogie. Więc widzimy się, jak będę zdobywał właśnie tamtą tarczę, a potem spróbuję zdobyć tą tarczę tutaj na dole. Spróbuję, czego nie obiecuję. O, ktoś tutaj się zbugował. Nowe nie znałem. Bugi w Harrym Potterze. Nowe nie znałem. Wiem, że się powtórzyłem. No ale niestety tak to już jest. Tak to jest, kiedy gry są zrushowane i mają dużo bugów. I zium. Kolejna tarcza. Tarcza szmato. Musiałem to powiedzieć, przepraszam najmocniej, ale musiałem to powiedzieć. Dobra. Dwie tarcze turnieju trójmagicznego, potem jedna. Yeah. Dobra. Łazienka prefektów. Let's go.